Aby wygodnie podpisać online umowę o kredyt hipoteczny podpisem elektronicznym mSzafir, kliknij Podpisz umowę. Podpis jest bezpłatny i wymaga jedynie zalogowania do serwisu IPKO. Pojawi się komunikat o przejściu do dostawcy podpisu kwalifikowanego KIR. Kliknij Przejdź teraz. Przeczytaj i zaakceptuj. Zasady obsługi subskrybenta usługi mSzafir Krajowej Izby Rozliczeniowej SA, a następnie kliknij Wygeneruj certyfikat i podpisz. Bez wychodzenia z IPKO zaloguj się do e-tożsamości. Jeśli jej nie masz, poprosimy Cię o jej założenie. Teraz zobaczysz dane, które pojawią się na umowie. Nie możesz ich edytować, to jest zmienić lub usunąć. Jeśli są nieprawidłowe, przerwij proces i zmień dane zgodnie z instrukcją na stronie banku. Jeśli dane są prawidłowe, zaznacz oświadczenie o poprawności danych i kliknij Generuj certyfikat. Przeczytaj dokumenty, które podpisujesz. Czas sesji bez żadnej aktywności wynosi 30 minut. Każda Twoja aktywność powoduje, że czas biegnie od nowa. Dzięki temu dokładnie zapoznasz się z dokumentami, które podpisujesz. Przy każdym z dokumentów kliknij Rozwiń, a następnie kliknij pierwszą stronę dokumentu. Przeczytaj wszystkie strony dokumentów. Skorzystaj ze strzałek. Zwróć uwagę na pieczęć kwalifikowaną. Dzięki niej masz pewność, że to ten sam dokument, który przygotowaliśmy dla Ciebie w serwisie IPKO. Pieczęć znajdziesz na ostatniej stronie. Na każdym dokumencie umieść znacznik podpisu we wskazanym miejscu. Jeśli tego nie zrobisz, znacznik pojawi się automatycznie na ostatniej stronie dokumentu. Aby umieścić znacznik podpisu, kliknij go na stronie, złap i przeciągnij w miejsce przeznaczone na podpis elektroniczny kredytobiorcy. Następnie zapisz ustawienia. Checkbox Przeczytałem i zrozumiałem wszystkie strony będzie aktywny, gdy zapoznasz się już ze wszystkimi stronami dokumentów. Zaznacz go, a następnie kliknij Autoryzuj i podpisz. Ponownie zaloguj się do e-tożsamości, aby podpisać dokument. Zobaczysz umowę podpisaną Twoim podpisem kwalifikowanym mSzafir. Kliknij OK, a następnie przejdź dalej, żeby wrócić do serwisu internetowego IPKO.